Od dziś w całym kraju zawieszono zajęcia w szkołach i przedszkolach. W Opolu sytuacja oczywiście jest identyczna. Pani Małgorzata Godełajtis, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Pani Małgorzato, dzieci pozostały w domu, ale właśnie, przede wszystkim na co należy zwrócić uwagę, o czym warto pamiętać i o czym warto powiedzieć dzieciom, chociażby w kontekście tego, że od wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia już posługuje się nie słowem epidemia, a pandemia. Może warto na początek wytłumaczyć te pojęcia. Światowa Organizacja Zdrowia faktycznie zaleciła od wczoraj posługiwanie się terminem, określanie tych działań jako pandemia koronawirusa. Jeśli mówimy o epidemii, to jest to występowanie choroby zakaźnej na określonym terenie, w określonym czasie, choroby w zwiększonej ilości albo takiej choroby, która dotychczas na danym terenie nie występowała. Natomiast pojęcie pandemia jest pojęciem szerszym. Pandemią określa się występowanie choroby zakaźnej na szerokim obszarze, na wielu kontynentach, w wielu obszarach, w bardzo wysokiej ilości, w tym samym czasie. Tak teraz w związku z taką informacją Światowej Organizacji Zdrowia mamy do czynienia z pandemią. Nie ma tak, że ktoś jest bardziej narażony, ktoś mniej. Musimy być wszyscy bardzo odpowiedzialni za zdrowie swoje i za zdrowie innych. Skoro uczniowie dostali gratisowo wolne dni od uczęszczania do szkoły, to nie są wolne dni od nauki, proszę tego tak nie traktować, choć wielu uczniów na pewno bardzo ucieszyło się z tego powodu, że nie będą uczęszczać do szkoły, że zajęcia są odwołane. Prosimy, aby bardzo poważnie podejść do tematu, aby nie traktować tego jako dodatkowych ferii i nie jako czasu odpoczynku, rekreacji i aktywności. Wręcz przeciwnie, należy bardzo poważnie ograniczyć swoją aktywność do niezbędnego minimum. Dzieci, młodzież powinni pozostawać w domu, powinni unikać dużych skupisk ludzkich, czyli nie ma spotkań w galeriach, nie ma spotkań w miejscach, gdzie mogą gromadzić się w dużej liczbie ludzie, ponieważ to są miejsca, gdzie głównie może dochodzić do infekcji, do zakażania się także i koronawirusem, ponieważ możemy od człowieka na człowieka drogą kropelkową tą infekcję, to zakażenie przenosić. Poza tym powinniśmy przede wszystkim przestrzegać zasad higieny i tutaj jest zarówno apel do młodzieży, do dzieci, ale też poprzez rodziców. Należy zabezpieczyć odpowiednie środki, przede wszystkim dzieciom o tym przypominać, zwłaszcza dzieciom młodszym. Młodzież powinna to już rozumieć, że higiena przede wszystkim chroni nas przed zakażeniem, ponieważ przez swoje ręce możemy przenosić różne patogeny. Jak bywamy w miejscach publicznych, jak korzystamy z komunikacji publicznej, mamy wówczas kontakt poprzez ręce z wieloma miejscami, gdzie te patogeny mogłyby się znajdować. Dlatego należy takich miejsc unikać. Jeśli musimy się przemieszczać, próbujmy korzystać z własnych środków transportu. Dla dzieci na pewno jest to utrudnione, dlatego przede wszystkim powinny dzieci zostawać w domu pod opieką, jeśli są to dzieci młodsze. Natomiast dzieci starsze zachęcamy do tego, aby w tym czasie korzystały z różnych aktywności, form, które mogą spędzać w domu. Jeżeli coś zauważamy, to gdzie i jak powinniśmy reagować, jeżeli nawet nie ma rodzica, poczuliśmy się, czy dziecko poczuło się gorzej, a jest właśnie chociażby samo w domu? Ja myślę, że dziecko przede wszystkim skontaktuje się z rodzicem, bo taka jest natura i to jest też dobra droga, żeby przede wszystkim poinformować rodziców. Natomiast osoby starsze czy dorosła młodzież może kontaktować się z lekarzem POZ-u albo zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i o swoich dolegliwościach powiedzieć. Na pewno należy bacznie siebie obserwować, zwracać uwagę na to, czy nie występują jakieś dolegliwości typu właśnie podwyższona wysoka gorączka, podwyższona temperatura, czy nie kaszlemy, czy nie mamy jakiejś duszności, ale też i inne objawy, które mogą świadczyć o infekcji górnych dróg oddechowych, tak? Czy to mogą być bóle mięśniowe, czy to mogą być bóle kostno-stawowe, ogólne przemęczenie, kater, kaszel. Przede wszystkim przy takich objawach całkowicie ograniczamy kontakt z innymi osobami i stosujemy zasady higieny, czyli kichamy w łokieć i stosujemy chusteczki jednorazowe, tak jak sama nazwa mówi, jednorazowe i wyrzucamy je do kosza. Wydaje nam się, że jesteśmy zdrowi, wydaje nam się, nie widzimy u siebie objawów, nie znaczy, że one się za kilka godzin nie pojawią, dlatego zdecydowanie odradzamy spotykanie się w dużych grupach, a zwłaszcza w takich miejscach, gdzie przebywa duża liczba ludzi, czyli mam na myśli właśnie duże restauracje, puby, galerie, tak? Tam mimo największych chęci bardzo trudno jest uzyskać całkowitą czystość, całkowitą jakby nieobecność drobnoustrojów. Dużo ludzi przechodzi, każdy może kaszlnąć, kichnąć i my nigdy nie wiemy, gdzie te drobnoustroje mogą się zatrzymać, w jaki sposób możemy sobie je przenieść do swojego organizmu.